Hej, cześć, witajcie z tej strony. Ja Miłek, dzisiaj zagramy w CSGO w turniowy razem z Mity Imim, aka Mateuszem. Teoretycznie powinienem powiedzieć to na odwrót, bo ty jesteś Mateusz aka Mity Imi, ale tak też może być. Większość osób zna cię jako Mity Imi. Ja nie mogę. Ty, jak tu jest praktycznie cieściutko. No właśnie, o short jest. Siadłeś trochę zacieściutko. Ja muszę wyłączyć sobie czat głosowy, bo tak trochę. O kurde, nam idzie ten buch. Ajajaj, zabili mnie w konektorze. Konektor tu. Aj, stawaj Mateusz, nie mogę. Było blisko. 10 HP zostało, a tak 4 chyba kile bym miał. No 4, ja nie mogę, no dobry w tę grę. Zabiłeś 3 osoby, a miałbyś. No i tam temu zabrałem 50. On był na takie. Nie. Podszedłbym. Na laki, no. Podszedłbym, dmuchnął i by nie było. Tak. Ktoś połaskotał, by wtedy zacząłby się wykrwawiać. Mniejsza z tym. No. No, a widzowie, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę, subika, ponieważ planujemy do końca stycznia wbić 600 subów. Patrząc na przyrost, jaki jest tygodniowy, to wbijemy to. Ale jeżeli zostawicie subika i łapeczkę, to zwiększa się nasze prawdopodobieństwo, że wygramy. A jeżeli chcecie wygrać i chcecie więcej odcinków z Mity Imim popularnym. No. Oj, ale to był piękny kill. Jak wbijecie, ile taki nick wbija od czujajków? Jeden. A nie wiem. A tak nie więcej, no. Zależy. No to ale bardziej 100, właśnie bardziej nie wiem, tam 1000. Nie wiem. Okay. Nie wiem, tak szczerze, ostatnio bardzo mało patrzę. Kurde, zabili mnie! Minus 40 ma. Ale w styczniu, teraz styczeń do marca, będą bardzo często odcinki. I niedługo się pojawi odcinek z planem. Jakby takim podsumowaniem 2021 roku. I z tym, co będzie w 2022, bo tego zabrakło mi w 2021, takiego filmu. A dostałem bardzo dużo informacji, że bardzo liczna grupa widzów chciałaby zobaczyć taki. Dobra, Mieki Wine. Nie no, gościu, nie to. Kto mnie tutaj tak blokował? Nie wiem. Dobra, mieszka. Ja flasha minus 50 metrów. Mieki Wine. Ale dobra, jak wiecie. 1000 lajków. Nie, 2000 lajków w górę. Wracam na YouTube. 2000. Tak o. Nie wiem. No, komputer już do tego masz. No. Bo to twój nowy zakup. Właśnie, bo ja jestem, umiem filmik na kanale, że sebrancam, bo też był niby nowy komputer, ale to takie gówniane jednak, że widziałem, nie chce mi się. Dobra, czekaj chwilę. Czyli tak w skrócie, już wiem jaki będzie tytuł. Stawiacie 2000 łapek i Mateusz Mity Imi wraca na YouTube'a. Chyba karty. Dobra, nic z tego pragnie. No więc widzowie, tutaj właśnie się dowiedzieliśmy bardzo nowej rzeczy. I dla mnie coś pocieszającego, ponieważ w latach młodości, kiedy byłem takim malutkim dzieciaczkiem, bardzo lubiłem oglądać film Mateusza. No a później. Dobra. On. Po spotkaniu z nim doszedłem do wniosku, że ja zakładam kanał. I dlatego po pierwszym spotkaniu, które się odbyło w 2014 roku, kilka miesięcy później, w listopadzie, założyłem swój własny kanał. I nawet w filmie na 50 subskrypcji specjał, to był po prostu jeden z fajniejszych filmów i śmieszniejszych. Tam właśnie rozmawiam o Mateuszu, no i nie to takie. Jeżeli Mateusz wróci na YouTube'a, to rok 2022 będzie jeszcze ojoj, uważaj, no, to jest tak głupio. Wiesz gdzie był, czy coś? Nic tu powiedzieć. Ja już wiem. Ja chyba sobie podziękuję. A tam. Dobra. Płacę. Ciekawości. Dobra, mówi moja dobra morda. Dobra. Lala. Dobrze, już cię. Aaaa, umieram. Nie chcę umrzeć, nie. Umieram dlatego, że pewnie zostawiliście subika albo łapeczki.
No i umarłem. Ajajaj. Kto nie zostawi? Właśnie. Mam dla ciebie teraz idealną taktykę. No. Jeżeli my kupujemy sobie Maka 10, super broń i raszujemy B. Ta taktyka jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Oby to nie był pierwszy raz. Dobra, dobra. Tylko jeszcze smoka kupię. Ja tu zaraz sprawdzę, kto tutaj nie zostawił łapieczki albo subika. Oj, kurczę, zmieniło mi się jednak. Nie chwal, nie chwal. Ty tam oglądasz coś w tle, nie wiem, na drugim monitorze? Jakieś tam trudne sprawy? O nie, short, short. Ander... Ad... kar! Under, under. Pomieszało mi się... Plącze mi się język. Mogę wam zdradzić, że będzie bardzo dużo nowych serii, ale też wrócimy do korzeni naszego kanału. Więc proszę się nie martwić. Na pewno też będzie taka fajna seria z ETS-em. Kilka serii będzie z ETS-em, tak właściwie. Ajajaj, umarłem. Mi się nie podoba. O nie, ty też umarłeś. O nie, Mateusz umarł, mi ty i mi. To z nim będzie. Tak się drą ci wszyscy ludzie. Nie wiem, ty masz ich wyciszonych? Tak, wyciszonych mam. No to jest chyba nie wyciszyłem, bo się nie da. Ja kurczę. Ajajaj. Eby Princess NZX2. Krótszej nazwy nie można było wymyślić, nie wiem, Princess. Nazwijmy tego pana Princess, tak. No to pan Princess ma bardzo duże problemy z strzałami. Próbuje być lepszy, tylko średnio mu to wychodzi. Zaraz zginie, ponieważ ma nieprzeładowaną broń. Czy XR nie zauważył wroga w konektorze, przez co to się na nim zemściło. No. Oj, aby Princess. No, mówiłem, że nie ugra. Ale nie czas tym już. Mateusz, skomentuj jakąś tą rundę. A co jak to? Generalnie. Ja nie wiem, z kim my gramy. No. Ej, w tej rundzie, w tym meczu jeszcze nawet, można powiedzieć, dzisiaj nie szedłem Anderem, więc. Może pójdziesz ze mną. Zrobimy wycieczkę krajostawczą. Tylko we dwójkę chciałem powiedzieć, ale teraz wszyscy z nami poszli. Ja posadzę się, stój, stój, stój. Aj, konektor! Wiecie, co, czego mi bardzo brakuje w CS-ie? Teraz jak mam ten ekran, tak sobie analizuję, to gdybym można koło tego niku, który jest 3XR, teraz tutaj nie wiem, może jakieś tam podświetlenie, żebyście zauważyli, żeby to wam przykuło waszą uwagę, to w tym miejscu brakuje mi jakby takiego licznika, ile zrobił zabójstw w jednej rundzie. W tej rundzie danej, która obecnie jest. Tego mi bardzo brakuje, ale... Czekaj, jak to się robiło? Zauważyłem, że ktoś nie dał subika i dlatego przegrywamy. I tak się nie godzi. Ta zniewaga krwi wymaga. Dobra. Tutaj widzę, że na grubo. To jest ostatnia runda po tej stronie, więc... A. Wszystkie się wydaje. Nasz typ ma awówkę. Ja tu patrzę plecki. Nazwijmy tak tyły. Jak wejdzie się, to powiedzcie. W ogóle CS to właśnie chodź, chodź. Jest jakby taką strzelanką, ale też można powiedzieć, że jest bardzo ważna strategicznie. Ponieważ zawsze, kiedy się gra w CS-a, jest, nazwijmy, jakby taki... Ktoś zapętluje. Kopen. Właśnie wracając do... To CS jest bardzo grą strategiczną, ponieważ zawsze w zespole wyłania się jakby taki dowódca i jeżeli tym się nie znaczy, na przykład jest to, są to po prostu, krótko mówiąc, osoby
które nie grają w piątkę, to wtedy takiego, nazwijmy to, takiego szefa aż tak bardzo nie widać, ale kiedy mamy taką piątkę ułożoną, bo na przykład jest cały zespół, to wtedy zawsze wyłania się taki szef, który mówi: tutaj idziesz, ty idziesz na A, ty idziesz na B, ty idziesz na mida. I właśnie jak jesteś takim szefem, to uczyć to bardzo takiej strategii. Oj, oj, oj. Tak. A ty jesteś żółty. Co mam zakodowane, że ty jesteś zielony? Nie wiem. Nie podobałem. O, ale mi wolno. Dobra, nieważne. Nie żyje? Ależ to była piękna zagrywka. Nie no, ale przejął granatę, to nikt nie rzuca. Teraz go zająłem, on zrobił kosę, teraz ja wyszedłem na tym gorzej, ale nie umarłem, przez co jest progres. Oj, oj. Dobra. Nie to chciałem kupić. Nie to chciałem kupić na pewno, nie to. Czekaj, 2000 łapek to za dużo. Na pewno tyle nie wbiją. No właśnie. Aha, taka tutaj... Nie no, jak nie. Ty, jak... Jakbyś dał 500, chcieli, to by... Jak będę chcieli, ale to było piękne. To wszystko zrobię. Ale nie no. Na twoim miejscu to jakbym dał 500. Mieli jakąś broń czy coś? Ajajaj. Mieli. Ale czekaj, jakbyś tak dał 500 łapek, to jest taki wynik realny. To jest realne. Ale zarazem... Znaczy nie, bo teraz jakby pierwszy filmik na pewno to będzie. Myślę taki, że wiesz, bo jak tam twoje ostatnie odcinki miały tam jakieś 50, coś takiego. Nie, ciebie daje duże wyniki. I B. It's B. It's B. Kurde. Mas. Nie no, zielony masa pięknie gra. My turn. To mój zakręt. Teraz to. Oj, Mateusz, Mateusz. Nie wiem, bo 500 to jest coś takiego, że... Znaczy na początku jakby, że mogą po prostu być ten kanał, może ci, im ci nie wyświetlać, bo tak wiesz, to... Wiem, jak się nie wrzuca filmików, to później tego nie ma i takie... tam sprawy, więc może być tak, że nie zdobędą, ale z drugiej strony, jeśli ktoś sobie pomyśli, a nie... Dobra, wiesz co, jestem tak zdeterminowany, żeby założył kanał, że dzisiaj nagrywam maraton, że do końca stycznia codziennie będziemy teraz, będę wrzucał filmy z Mateuszem, żeby się zmotywować do tego, żebyś zrobił kanał. I w sumie, jeżeli będzie ze wszystkich odcinków 2000, to zakładasz to wracasz na YouTube'a. Dobrze, Mateusz go zabił, pomścił mnie, teraz czuję się... Bardzo dobrze. Myślałem, że przegrywamy, ale wynik jest zaskakująco pozytywnie. Zaskakujący. Tak. Wygrywamy. Nie wiem dlaczego. Dwoma punktami. Spadłem. Ale dobra. Czas, żeby to się zmieniło. Tak, dawaj. Robisz ich. Robisz jak chcę, bo to mi. Osam B. Więc się tam przygotuj. It's gonna be B, I think. Tak, tak. Kurde, odczuł się to wiesz. Flashbine.
Underworld. Nie, no po tym cholerą. Nie idą nawet bawić. Ale przeskoczyłem nad pociskiem. Nie no, mat. Masz teraz jakaś ranga w górę? Tak proszę. Wow, Valve. Po prostu CS. Proszę. Dokładnie, mamy dzisiaj takie fajne święto. No nie, no chłop! Zablokował mnie. Oj, który? Ja z nim porozmawiam. Który cię zablokował, no? Nie wiem, chyba niebieski. Już. Ta, niebieski mnie zablokował. Ta, no się, nie mogłem wyjść, mi zabili. Oj, oj, oj! Skar! Tak ładnie by poszło. Tak by polecieli. Ladder. Mówię ladder chyba. O, widzicie? Tak się właśnie gra. I tym pozytywnym akcentem wygraliśmy ten odcinek. No i ja już wam dziękuję. Pamiętajcie, że pamiętajcie o łapce, bo teraz łapki są bardzo ważne na tych filmach z CS-a z Mateuszem. Jak w tytule macie z W, Mity i Mi, to pamiętajcie, że wchodzicie, dajcie od razu łapkę, bo to oznacza, że Mateusz wróci na YouTube'a. Więc no. Ode mnie to wszystko. Może jeszcze Mateusz coś powie. Nie dawajcie tych łapek. Nie no. Dawajcie łapki, subskrybujcie. No i generalnie polecam. I bawcie się dobrze. Tak. Od nas to wszystko. Do zobaczenia. No i cześć.